jest taka rozbiegówka. Andrzej ma dzisiaj stosowną koszulkę do tematu. Tak więc słuchajcie, ciąg dalszy, aktualne informacje. Chciałabym się z Wami podzielić aktualnymi informacjami. W ogóle chciałam się z Wami podzielić moją opinią na temat tego i opowiedzieć o moich odczuciach, ponieważ są zupełnie inne niż w większości osób. A mianowicie chodzi o tak jakby moje odczucia dotyczące sytuacji, do której doszło, jakby tą sytuację nazwać, no niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w Warszawie podczas Marszu Pamięci Wołyńskiej, tak, upamiętniającego pomordowanych Polaków, ludobójstwa na Polakach uczynionego przez Ukraińców. Tak więc, słuchajcie, oczywiście byłam z przodu, byłam zaraz przy tym mężczyźnie, niedaleko niego, no bo ponieważ relacjonowałam marsz, tak, relacjonowałam cały przebieg marszu na początku o 16 w kościele przy Placu Trzech Krzyży odbyła się msza, niedokończone msze kresowe. Następnie koło godziny 17 ruszył marsz. I na końcu już jak ten marsz tak jakby się zakończył, znaczy nie, że się nie zakończył, tylko ludzie się zatrzymali, tak? Którzy nieśli banery, wygłaszali różne hasła na okoliczność właśnie tego marszu. No to nie była przyjemna sytuacja, ale w momencie, kiedy już te wieńce zostały złożone, znicze, doszło do przemówień i to było w momencie, kiedy organizator protestu tak jakby przemawiał, zadawał pytania właśnie prezesowi, kobiecie, która jest prezesem Fundacji Wołyń Pamiętamy. Zresztą bardzo też tutaj taka kobieta, która działa od lat właśnie w tej sprawie. No i kwestia była tego typu, że w momencie, kiedy tam była kontynuacja tej jej przemowy, tak, tutaj organizator też zadawał jej pytania, nagle pojawił się mężczyzna. Oczywiście w prasie wszędzie jest opisywane, że mężczyzna do nas podszedł, z plecaka wyciągnął niebezpieczny przedmiot. Nie jest to prawdą, ponieważ jest na nagraniach uwiecznione, jak mężczyzna szedł z tym pociskiem po prostu w taki sposób, z ręką podniesioną ku górze. Niektórzy nawet myśleli, że sytuacja jest taka, że niesie jakiś głośnik, tak, niesie jakiś głośnik, bądź coś chce przedstawić, no ale wszyscy zrozumieli, że zaczyna być niebezpiecznie. Oczywiście uczestnicy zatrzymali mężczyznę, unieruchomili go, obalając go na ziemię, po czym przekazali go w ręce policji. No i policja po prostu tam powierzchownie go sprawdziła mu kieszenie. Później nie wiemy, co było, bo wrzucili, znaczy mężczyzna był zatrzymany w taki sposób, że został wprowadzony do radiowozu, plecak został tam wrzucony, no i później następnie z nim odjechano, później wyznaczano strefę bezpieczeństwa, potem tą strefę bezpieczeństwa poszerzano aż do 200 metrów od miejsca tego zdarzenia, gdzie zostawił ten pocisk na ulicy przy nas. W ręce trzymał krzyż, ręce uniesione ku górze. W ręce trzymał krzyż, który ciężko jest go też opisać, bo to był jakiś prawdopodobnie własnoręcznie zrobiony krzyż, który miał, był zbudowany z jakichś patyczków. Tam były chyba też jakieś igły, jakaś była postać srebrna i był zawiązany albo jakąś taśmą białą izolacyjną, albo jakąś gumką od weków, dosłownie taką grubą gumką. Pokazać? Tak, możesz pokazać. Na czubku było, na czubku tego krzyża był kapsel z tym barka. Z tym barka z jakimś napisem. My tego napisu nie dostrzegliśmy. Widzieliśmy to Jowitko, nie przestraszyła się zbyt. Znaczy, ja nie patrzyłam na niego jako na sytuację, gdzie zakłócił nam bardzo ważny marsz, przebieg tego marszu, gdzie sprowadził jakieś niebezpieczeństwo i nam jako na osobę, która tam była i też w tym niebezpieczeństwie potencjalnym się znalazła. Ja patrzyłam na niego jako na człowieka, który miał jakiś przekaz. I w ogóle zupełnie go odebrałam inaczej niż wszyscy, bo ja go nie odebrałam jako prowokatora, ani nie odebrałam go jako osobę podpłaconą i wysłaną na ten marsz, bo jeżeli to byłaby prowokacja bądź celowe rozbicie marszu, zupełnie wyglądałoby to inaczej. Ten mężczyzna z zupełnie innych przyczyn nas wybrał.
Ja tak uważam, to jest moja osobista opinia, moje przeczucie, moja analiza tej sytuacji i wiedziałam to od samego początku. Próbowałam nawiązać z nim kontakt wzrokowy, udało mi się to dwa razy, nie chciał odpowiadać na moje pytania, ale w momencie, kiedy zainteresowałam się tym, co ma w ręce, to było dla niego bardzo ważne, to był jakaś forma dla niego amuletu. I on to po prostu wystawiał w moją stronę i wtedy nawiązywał ze mną kontakt wzrokowy. Za pierwszym razem, jak do niego blisko podeszłam, popatrzył mi się prosto w oczy, następnie popatrzył mi się prosto w oczy, gdy byłam zaciekawiona, co ma w ręce, mi to pokazywał. I w momencie, kiedy zadałam pytanie, ale co to jest, to on jeszcze raz mi to wychylił i zobaczył, że po prostu nie kumam tego przesłania i tak pokręcił głową, tak? To było coś dla niego ważne. Nie wiem, czy był pod wpływem czegokolwiek, ale nie odniosłam takiego wrażenia, że był pod wpływem czegokolwiek, ewentualnie pod wpływem jakiejś swojej wiary. Uważam, że nie był to podpłacony prowokator, bo podpłacony prowokator by zrobił inną prowokację, nie naraził się na tyle lat pozbawienia go wolności. Nie dowiemy się na ten moment, co miał w plecaku i w jaki sposób był wyposażony jego plecak, albo co jeszcze było w okolicy. Nie wiadomo, kto do niego dzwonił. My tego nie wiemy po prostu, ale wiemy, że dzwonił mu telefon w plecaku, jakby ktoś coś chciał sprawdzić, tak? Mężczyzna uważam, że mógłby, to są moje tylko odczucia, którymi się dzielę, ponieważ patrzyłam prosto w oczy, widziałam ten obłęd w oczach, a zarazem spokój, nie był agresywny, nie próbował się wyrywać uczestnikom, którzy zadbali o nasze bezpieczeństwo, od razu go obalili na ziemię i go unieruchomili, nie próbował się im wyrywać, nie próbował się wyrywać policji, bardzo dużą wartość stanowił dla niego ten krzyż. Krzyż mogłabym uznać, że był zrobiony na styl masoński, ponieważ jego zakończenie by o tym mogło świadczyć. Zresztą krata czarno-biała na głowie plus na szyi z tyłu skóra ze znakami i wiele innych szczegółów. To nie był człowiek podstawiony z dnia na dzień, który był wystylizowany w jakiś sposób, stylizację mu zrobili. To był człowiek, który miał zużyty ten plecak, te ubrania, które miał na sobie. I uważam, że no. Chciałem tylko dodać, że przeczytam wam. Jeden z policjantów stwierdził wręcz, że jeśli mężczyzna rzuciłby ten pocisk na ulicę, trzeba by się liczyć z eksplozją, że tak. Natychmiastowo by była eksplozja. Tylko ja już do tego nie przeszłam, bo na razie jestem na odczuciach moich i moich poglądach, które chciałam wam wczoraj powiedzieć, ale doba była za krótka. Ja wiem, że my jesteśmy podatni na różne opinie, ja wiem, że ten marsz był dla nas bardzo ważny, istotny właśnie, zwłaszcza w obecnym czasie. Ja wiem, że różne prowokacje są robione, na wielu marszach były robione, są robione i będą robione i będziemy po prostu poddawani różnym takim próbom i różnym takim gierkom, ale naprawdę ja wtedy nie odniosłam wrażenia, żeby to była prowokacja. Ja uważam, że ten człowiek po prostu miał jakieś przesłanie, modlił się wcześniej na ławce, ponieważ był widziany przez jednego z uczestników, że modlił się wcześniej na ławce i to tak bardzo gorliwie i dopiero do nas przyszedł. Nie wiadomo, czy my byliśmy od początku jakimś jego celem, czy po prostu zrobił to spontanicznie, ale uważam, że on po prostu bardzo wierzył w coś, co miał w głowie. I jedyne... może należy do jakiegoś ugrupowania religijnego czy sekty, tak jak to często ludzie nazywają. Na pewno był to człowiek z przekonaniami swoimi, tak uważam. Uważam, że ten krzyż naprawdę stanowił dla niego ważną wartość. On zresztą ma mrota pod nosem, on się modlił, on patrzył w niebo, on zamykał oczy, on był spokojny. On tak jakby, a jego wzrok, który po prostu na mnie był zawieszony, się patrzył, miał on, z jednej strony te oczy były... taki obłęd był w tych oczach, ale z drugiej strony były spokojne. On był pewny, że coś się wydarzy, albo w jego głowie po prostu coś się wydarzyło. On coś chciał nam pokazać. Nie wiem, czy chciał nam na pewno zrobić krzywdę, ale na początku odprawić jakiś rytuał. Ja nie mówię o żadnych faktach postępowania, ja mówię tylko o swoich odczuciach, ponieważ byłam tam i mam prawo o nich mówić, ponieważ jakby nie było, jestem wśród obserwatorów i czy też jakichś potencjalnych ofiar niebezpiecznego zdarzenia, może zamachu. Nie wiem, jak to nazwać. Nie chcę też, tak jak powiedziałam, dużo jest opinii i oczywiście te osoby mogą mieć rację, aczkolwiek moje odczucie od początku było takie, że to nie jest prowokacja i to nie jest osoba podstawiona i podesłana, chyba że ma jakiegoś guru nad sobą, który namówił go, bądź był podatny pod wpływem jakiegoś ugrupowania wyznaniowego. Więc po prostu w coś bardzo głęboko wierzył, ja to czułam. Ja to widziałam w jego oczach, że on bardzo coś głęboko wierzy. I do czegoś nas potrzebował. Czy potrzebował naszej uwagi, bo po prostu jest taką osobą, która chciała wejść, żebyśmy zwrócili na niego uwagę. Czy on to przyniósł po prostu, bo chciał zrobić wrażenie, ale liczył się, słuchajcie, miał niesamowitą odwagę, żeby wejść
To, że był niezauważony przez policję, to jedno, to już to pomińmy, bo wszyscy mówią, że to była na pewno prowokacja, to było ustalone, policja o tym wiedziała i tak dalej, dlatego że policja delikatnie go prowadziła, innych ludzi obalała na ziemię, że po prostu może to było brak doświadczenia bądź czegoś innego po prostu ze strony policji, ale nie zakładałabym tutaj jakiejś zakrojonej prowokacji i umówienia się. Po prostu moim zdaniem ten człowiek po prostu miał jakiś obłęd religijny w głowie. Takie były jego przekonania, przyszedł do nas, ponieważ miał jakąś misję do spełnienia. Jakieś może to było związane z jakimś może obrzędem, rytuałem. I na pewno to, co miał w ręce, ten krzyż, miał dla niego dużą wartość i nie da się tego udawać. Ja mu patrzyłam w oczy i ja po prostu widziałam, że on czuje się, jakby był jakiś natchniony czymś. Czym i pod wpływem czego i kogo, jakiego ugrupowania, nie wiemy. Nic. No właśnie, uważam, że to może być jakieś ugrupowanie niebezpieczne. Może za jakiś czas się... Proszę iść usiąść. One się gryzą. Idź usiądź. Usiądź grzecznie. Przypilnujesz go na chwilę? I sytuacja... ale ja, Andrzej, nie przesadzam. Ja nie mówię, czy oni byli doświadczeni, czy nie byli doświadczeni. Tylko kwestia jest tego typu, że ludzie tak ocenili to. Że ludzie tak ocenili to, że policja reaguje tak, a nie inaczej i od razu podpięli pod to, że to jest na pewno prowokacja, że na pewno jest umówione i tak dalej, i tak dalej. A ja uważam po prostu, że fakty są takie... czekajcie, ja to muszę ustawić, bo to w ogóle jest nie mój kijek. I ja tak jakoś nie potrafię, nie wiem. Dobra, już sobie ustawiłam. I kwestia jest tego typu, że ja uważam, że to nie była zwykła prowokacja, żeby nas przestraszyć. To po pierwsze, a po drugie, to nie był ktoś podkupiony. Tak uważam, nie wiem, nie znam faktów, to są tylko i wyłącznie moje poglądy. I teraz powiem wam tak, uważam, że po prostu facet może należeć do jakiegoś wyznania, do jakiejś grupy i tyle. Chciał coś tym przekazać. Czy stwarzał realne zagrożenie? No okazało się, że tak. Że stwarzał realne zagrożenie, jak jeszcze fakty wyjdą podczas trwania tej sprawy, nie wiadomo. Dzisiaj usłyszał zarzut o charakterze terrorystycznym, bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia wielu osób. Został przekazany do aresztu w celu zabezpieczania, środek zabezpieczający. Został przekazany po prostu do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia, póki co. Również tam będzie sądzony za posiadanie bez zezwolenia tego pocisku. Tak, później policja już zabezpieczyła wszystko jak najbardziej, tak, ja, tak jak powiedziałam, były strefy poszerzone i tak dalej, ja tylko mówię o odczuciach ludzi, co ludzie mówili na temat tych działań, co ludzie mówili, że to jest na pewno prowokacja, żeby rozgonić marsz, uwierzcie mi, żeby rozgonić marsz, ja wiem, że macie prawo tak myśleć, ja akurat myślę inaczej, dzielę się swoimi poglądami, bo od początku miałam przeczucie, że po prostu gościu jest sobą, po prostu jest sobą, przyszedł i chce coś odwalić, tak, zresztą ja to widziałam w jego oczach, naprawdę. Dlatego mnie zaintrygował, zaciekawił mnie i miałam nadzieję, że coś powie przed zatrzymaniem, da jakiś swój przekaz, żebyśmy zrozumieli go jako człowieka, co on chciał zrobić. Oczywiście było to karygodne, oczywiście było to niebezpieczne. Były tam starsze osoby, byli świadkowie rzezi wołyńskiej, byli potomkowie świadków rzezi wołyńskiej, byli patrioci, różne ugrupowania, osoby, które zresztą też mogły się poczuć bardzo niekomfortowo i mogły poczuć prawdziwy strach i lęk, dlatego że mają regularnie wysyłane groźby przez swoją działalność, tak więc faktycznie mogły pomyśleć i mają do tego prawo, żeby mieć swój pogląd na ten temat, bo moim poglądem jest po prostu to, że to był po prostu szaleniec i nie twierdzę, że psychicznie chory. Tylko twierdzę, że po prostu ze swoimi przekonaniami do czegoś należy. I żeby też ludzie mieli tego świadomość, zwłaszcza osoby, które go nagrywały. Bo to też jest cenna uwaga. Z drugiej strony, jak to różne zdarzenia były, gdzieś tam zawsze udawało się gdzieś tam dowiedzieć coś więcej, tak w tej sprawie. Nie wiem skąd ten facet wyszedł, czy z buszu, czy skąd. Wyglądał jakiś wędrownik, ale kompletnie nikt go nie kojarzy. To jest najlepsze, że nikt go kompletnie nie zna i nie kojarzy. Nie znalazła się żadna sąsiadka, która by chciała coś powiedzieć, nie wiem, rodzina się nie skontaktowała i tak dalej. No na pewno to by była dla tej rodziny ciężka sytuacja, ale też nie wiemy nic o nim więcej, jaką jest prywatnie osobą.
Nie wiemy, co chciał nam przekazać, nie wiemy, czy chciał nam zrobić realną krzywdę. Był bardzo spokojny, był pozbawiony agresji. Wydaje mi się, że chciał coś przekazać, coś pokazać, zaintrygować nas, żeby zwrócić naszą uwagę, być może poczuć nasz strach. Być może chciał nam zrobić krzywdę, ale przed tą krzywdą chciał zrobić jakiś rytuał religijny. Takie sprawiał po prostu wrażenie. Ja to tak odebrałam. Nie czułam, że to jest prowokacja. I okazało się, że faktycznie byliśmy w realnym zagrożeniu, ponieważ gdyby ten pocisk był nie odłożony delikatnie, gdyby nim rzucił, no to mógłby eksplodować, tak? I tyle. No właśnie. I teraz kwestia jest tego typu, że już Ci mówię, już Wam mówię, tak więc jak pisali wcześniej o 30-letnim mężczyźnie, wiadomo, że ma na imię Łukasz, zresztą miał też z przodu breloczek z napisem Łukasz. Plecak był bogaty w różnego rodzaju naszywki, breloczki i tak dalej. Jego kamizelka miała flagę polską, orzełka, na plecaku tak samo był orzeł. Był specyficznie ubrany. No, reszta to już moja analiza i osób, które się na tym znają. Gdzie tam ewentualnie pod dyrektywą jakich grup mógłby być. Kwestia jest tego typu, że tylko on wie, co chciał zrobić i on tylko wie, tak naprawdę, tylko on wie, co chciał uczynić, tak? Ja po prostu szłam za nim, bo tutaj dużo osób mówiło, że za nim szłam, że go nagrywałam, że się, nie wiem, nie przestraszyłam. To nie chodziło o to, bo ja dopiero później to do mnie dotarło, że mogło się coś wydarzyć, że rodzina by nie miała jakiegoś tam prawa do pochówku czy czegokolwiek, bo to byłby, jak byłby to zamach, no to rządca decyduje o tych wszystkich krokach, co się dzieje, jakaś tam... No, słuchajcie, w tej całej tragedii, która się wydarzyła, znaczy tragedii, no nie było tragedii, przepraszam, tej całej takiej sytuacji stresowej, która mogła się różnie dla nas zakończyć i tak naprawdę nie wiemy, jakie miał zamiary, ponieważ ten pocisk będzie teraz, jak to się nazywa, że będą te nady, słowo mam na końcu języka Andrzej, detonować, przepraszam, już, ten pocisk, ojejku, ten pocisk będą detonować teraz na poligonie. Gdyby na przykład nim rzucił, to mógłby eksplodować. No, zagrożenie okazało się, że było gdzieś tam realne, ale czy on miał takie zamiary, tego nie wiemy. Może będzie więcej informacji z czasem. No, zobaczymy, co się dowiemy. Tak więc, no, fakty są takie, że marsz został zakłócony. Na marszu były rodziny z dziećmi. Znaczy rodzice z dziećmi, były rodziny, tak? Jakieś dziecko mogło dostać traumy przez takie zachowanie. Byli tam ludzie starsi, którzy i tak sporo przeżyli w swoim życiu i jeszcze byli narażeni na tego typu stres. No nikt się nie spodziewał takiej sytuacji, że do takiego czegoś dojdzie. Tak jak Wam mówię, prowokacja byłaby bardziej zwykła, ja tak uważam, że taka prowokacja byłaby bardziej zwykła i nie naraziłaby nikogo na tyle lat więzienia. A czy takiego gościa można wystylizować aż tak realnie i aż tak oryginalnie i żeby udawał aż tak, udawał po prostu natchnionego jakiegoś. Nie wiem. To są tylko moje poglądy, oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że facet ma do czynienia, mógłby mieć, sprawia takie wrażenie, że w coś bardzo głęboko wierzy, a my byliśmy albo przypadkowymi ludźmi i chciał po prostu zwrócić naszą uwagę na siebie w bardzo głupi sposób, albo po prostu nas do czegoś potrzebował, do jakiegoś swojego, tak jak wam powiedziałam, rytuału na przykład. Ja mam tylko pytanie do Arka, bo tu ludzie piszą, żeby Ciebie zbanować, może wytłumaczysz, o co Ci chodziło w Twoim komentarzu. Napisałeś: Panie Boże, dziękuję za wysłuchanie mojej modlitwy. Ten człowiek jest człowiekiem dobrym i dajcie mu spokój. Także najpierw się może, masz okazję się wytłumaczyć, bo ludzie chcą, żeby Cię banować. Także tyle ode mnie. Tak więc jakbyś mógł skomentować, to poprosimy, co miałeś na myśli.
Oczywiście telewizja pokazuje to teraz w różny sposób, przynajmniej słuchać o naszym marszu. No fakt jest taki, że bardzo wiele ludzi najadło się strachu. No, staliśmy się w jakiś sposób ofiarą tego mężczyzny, ale jesteśmy cali i zdrowi, nikt na zawał tam nie zszedł ze strachu. Każdy ma różne przemyślenia i różne poglądy na ten temat. No, większość, stanowcza większość osób twierdzi, że to była prowokacja, że facet był podpłacony, że to było wszystko ustawione do rozwalenia marszu, tylko że marsz się już kończył. Msza się odbyła, marsz już się zakończył, były przemowy, te przemowy były zakłócone, więc zostały złożone, znaczy zostały zapalone. To było tak naprawdę już przy końcówce. Ja nie mówię, że marsz się już miał zakończyć, ale już gdzieś tam ten marsz się odbył, on się tam zatrzymał, tak? Ludzie stali w miejscu. No w zasadzie powiem Wam, że jakbyśmy tak wszyscy wylecieli w kosmos, no to ciężka by była sytuacja w Polsce, tak? Bo to tam było bardzo wiele osób naprawdę działających od lat i mających w sercu i w działaniach, takich realnych działaniach, dużo sukcesów, tak? I dużo działań ci ludzie każdego dnia dokonują dla dobra naszego kraju. Więc tak, Łukasz, już Wam mówię, bo miałam przejść, się rozgadałam o swoich odczuciach w stosunku do tego człowieka. Wydaje mi się, że to po prostu był szaleniec, który jest pod wpływem jakichś swoich przekonań. Jest po prostu, to było jego takie uduchowienie. Bądź pod wpływem jakiejś sekty być może. Takie są tylko moje odczucia. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Nie jest to zweryfikowane. To są tylko moje odczucia, którymi mam prawo się dzielić, ponieważ byłam bezpośrednio z nim twarzą w twarz od momentu, kiedy wszedł do momentu wsadzenia go do samochodu, do pojazdu policyjnego. Tak więc, to właśnie 30-letni mężczyzna, Łukasz K., mieszkaniec województwa mazowieckiego, który przyniósł właśnie pocisk artyleryjski na obchody rocznicy rzezi wołyńskiej, która odbywała się, to zdarzenie miało miejsce na krakowskim przedmieściu w Warszawie w poniedziałek. Został wtedy zatrzymany przez policję. Policja wyznaczyła strefę bezpieczeństwa, które poszerzała aż do 200 metrów. Zabezpieczała teren taśmą. Przyjechała specjalna jednostka policji, saperzy, żeby ten pocisk zabezpieczyć. Jest podejrzany o spowodowanie bezpośredniego zagrożenia utraty życia i zdrowia wielu osób, a także zniszczenia mienia w znacznych rozmiarach. Prokuratorzy stwierdzili, że ten czyn należy traktować jako terroryzm, bo według nich mężczyzna działał w celu zastraszenia ludzi zgromadzonych na obchodach rocznicowych. Ma odpowiadać za posiadanie bez zezwolenia pocisku artyleryjskiego kalibru 80 mm. Śledczy z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej zapowiadają też wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Utworzono strefę bezpieczeństwa to już Wam mówiłam. No i to, że trzeba by było, tak więc no, zarzut jest do 8 lat więzienia. Ten główny jego zarzut, no uważają, że ma to charakter terrorystyczny, że stanowiło to realne zagrożenie dla nas, że gdyby ten pocisk wybuchł, to zniszczył, to po prostu było zagrożenie bezpośredniej utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia, tak, na większą skalę. No coś miał do przekazania, co nie wiemy. Może kiedyś się dowiemy, też o tym myślałam, ale nie będę na razie zdradzać szczegółów. W każdym razie też dużo o nieoficjalnej do mnie informacji przychodzi, nie przekazuję ich dalej. Po prostu moje odczucia były takie, że nie czuję do tej pory, żeby to była zwykła prowokacja, czy zwykła jakaś zabawa, czy zwykła jakaś gierka polityczna, czy cokolwiek innego. Ja wiem, że wiele razy byliśmy poddawani różnym rodzajom gierek i ustawek, ale wydaje mi się, że to miał zupełnie inną skalę. No chyba, że to byłby świetny aktor, tak? A tak jak mówię, w ogóle nie myślałam o tym, że może to być prowokacja. Tak więc no, z jakiejś przyczyny Martyna wybrał nas. No. No. Co Arek napisał. Według mojej oceny, Arku, tym komentarzem nawołujesz do takich czynów. Ja to tak zrozumiałem. A jeżeli już się podajesz na ale wiesz, cytaty ale wiesz co, Biblii, no, a Arek teraz ma problem ogólnie ze zdrowiem duży.
Tak więc życzymy Ci arku zdrowia, nie wiem, co dokładnie masz na myśli. Według mnie nawołujesz do takich czynów, więc... Wiesz, to, że jakaś tam iskra miała... Dobrze, że ludzie robią screeny, jakby to, że... się coś wydarzyło kolejnego, to będziesz jakby odbierany przez ludzi może... Arek, słuchaj, no musisz to wytłumaczyć, co masz na myśli, bo... Bo tutaj Andrzej się grzeje na twoje komentarze, ja ich nigdy nie widziałam. Znaczy, czy lubią afery? Może nie tyle co afery. Wiecie, jaka teraz jest sytuacja, kiedy ludzie mają trudności działające przy stowarzyszeniach, fundacjach, odnośnie, zobacz Messengera. Co ja chciałam powiedzieć? Odnośnie, słuchajcie, no właśnie, no chociażby właśnie ludobójstwa na narodzie polskim, które się odbyło, które chcieli upamiętnić i działają w tej kwestii od lat, dzień w dzień, prowadzą swoje fundacje, stowarzyszenia, są poddawani, też otrzymują różne groźby, różne naciski, różne przeciwności pokonują, dlatego też być może mają takie odczucie i być może mają rację. Ja po prostu mam zupełnie inne odczucie, chciałam Wam to o tym powiedzieć, bo dużo osób do mnie po tym zdarzeniu dzwoniło, pisało, a ja po prostu nie miałam czasu na odpisywanie każdemu i każdemu opowiadanie, co o tym myślę, jak się czuję, czy się przestraszyłam, czy się bałam. Ja w ogóle mam tak, że do mnie dochodzi po czasie. Ja byłam zaintrygowana, zaciekawiona tym, co się stało. Chciałam spojrzeć mu w oczy, chciałam nawiązać z nim kontakt, zobaczyć na ile. Po prostu zobaczyć, czy jest pod wpływem czegoś, czy wyczuje, nie wiem, alkohol, czy wyczuje, czy nie wiem, zobaczy, że jest pod wpływem może jakiegoś środka, czy może widać jakąś chorobę po nim, czy na przykład sprawia takie wrażenie. Mi się po prostu wydaje, że był pod wpływem jakiegoś uduchowienia, ale mogę się oczywiście mylić. To są tylko moje odczucia. No, tak więc pozdrawiam Was serdecznie. No, mężczyźni naprawdę... No, ten artykuł, który tam jest mu, jest o niego podejrzany, to faktycznie jest to gruby kaliber. A tak naprawdę to tylko on wie w swojej głowie, jaki miał motyw, co było motywem. Prokuratura podejrzewa, że zastraszenie ludzi tam będących, tak? A tylko on wie w głowie, co on chciał zrobić. Może kiedyś będzie nam dane się po prostu dowiedzieć. Mimo iż wiele ludzi jest bardzo zdenerwowanych tą sytuacją, bardzo wzburzonych, tylko ja tak mam, po prostu ja naprawdę mam tak w każdej sytuacji, też mnie nie zrozumcie źle, że ja patrzę jako na jednostkę człowieka i na jego głowę, po prostu na jego głowę i nie patrzę na nic, ja wtedy mam tak, że ja po prostu się oddzielam się sama od siebie, od swojego zagrożenia, wiele w życiu rzeczy przeżyłam i oddzielam się od sytuacji, że jest marsz, po prostu odkleiłam się w tym momencie od tego i chciałam z niej nawiązać kontakt, chociażby ten wzrokowy, który nawiązałam, który też mi coś mógł o nim powiedzieć, niż tylko domysły, że wariat, że prowokator, że podpłacony, że ustawka. Tak więc no, jak to się dalej pokieruje, zobaczymy. No nie jest, no jest w rękach tych, jest w rękach systemu. Jak tam będzie oficjalna narracja, nie wiemy. No. Dobra, kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Powiedziałam aktualne informacje. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że teraz dużo ludzi, no nie wiem, czy dużo ludzi, ale pewnie znajdą się tacy ludzie, którzy będą się zastanawiać. Nie wiem, byli ludzie ewakuowani z przystanków, z lokali gastronomicznych i na przykład, nie wiem, no odbiorą to tak, że Boże, to wszystko przez nich, bo zrobili ten swój marsz, bo tam przyszedł mężczyzna, bo się odwaliło, a my nie mogliśmy dokończyć jedzenia, nie wiem, właściciel nie mógł zarobić pieniędzy, ludzie nie mogli, nie wiem, autobusem trafić do pracy czy z pracy do domu, bo było wszystko wstrzymane, więc no Bóg, honor, ojczyzna, profil piszesz dla mnie na bank prowokacja. No dlatego mówię, że większość osób, naprawdę 80% osób, jak nie więcej, uważa, że to była prowokacja. Zobaczymy też przebieg sprawy, też nam dużo pokaże, jak to będzie wyglądało.
No i też dużo, też może, mogą być ludzie, którzy na przykład będą się teraz obawiać, tak? Bo każdy ma swój system nerwowy, każdy inaczej podchodzi emocjonalnie, drugi zimno, drugi chłodno, jeden przeżywa po 3 dniach w ogóle sytuację, która się stała i do niego to dociera, jeden przeżywa to bardzo emocjonalnie, tak więc no, ludzie mogą mieć obawy teraz, jak zjawią się na marszu, albo ten przykład może jakimś szaleńcom dać powód, taki zapalnik, że można przyjść i, nie wiem, się wysadzić z ludźmi, tak? Tak więc no, sytuacja no, była, jaka była. To też nie chodzi o to, żeby nakręcać ludzi, żeby się tym przejmowali, tym żyli, bo musimy iść do przodu. Co nie zmienia faktu, że no, na żadnym marszu takie cuda się nie działy i pewnie się już nam nie przytrafią nigdy. I akurat osoby będące w Warszawie, tak jak ja, stojąc tam przeciwko tego mężczyzny, który poszedł tym pocisnem pod nogami, no pewnie się już nigdy w życiu nam takie coś nie zdarzy, tak? Z drugiej strony, no ciężko też by było nas załatwić gdzieś tam w pojedynkę, nie? No tak, jakby była też idealna sytuacja, bo wszyscy, no. Dużo, sporo osób tam było naraz. Arek, a co według Ciebie to było? Znaczy, prawdę można się dowiedzieć tylko od niego, tak? No, ale to już może kiedy indziej. Tak więc słuchajcie, co, tak się z Wami chciałam podzielić, że ja w ogóle mam zupełnie inne odczucia, nie popadam w jakieś skrajności i teorie, to też mnie tak nie zrozumcie, tylko po prostu no, zupełnie inne wrażenie na mnie, ale jestem inna, każdy jest jednostką, każdy ma swoje poglądy, każdy ma swoje odczucia, każdy inaczej to odbiera, każdy ma inne przeżycia i ja się oczywiście mogę mylić. Tak więc kochani, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Też nie chodzi o to, żebyście żyli w strachu, żebyście myśleli, że jakiś protest, nie wiem, ktoś Was będzie chciał wysadzić, czy być jakiś zamach na Wasze zdrowie czy życie. No też nie możecie, to też nie może Was zastraszyć, tak? A z drugiej strony wiadomo, też to jest jakaś lekcja dla nas, nauczka, że sobie wszedł gościu, gdzie była policja, gdzie był tłum ludzi, szedł sobie z podniesionym wysoko pociskiem i dopiero ludzie zareagowali, zaapelowali, co się dzieje. Uczestnicy marszu obalili mężczyznę na ziemię, unieruchomili go. Tak więc to też jest dla nas taka nauczka, że faktycznie warto być ostrożny. Warto jest mieć oczy dookoła głowy. Co prawda, no, kto się mógł spodziewać? Można było się spodziewać oczywiście różnego rodzaju prowokacji, jakiegoś zdarzenia, ale no niekoniecznie, słuchajcie, faceta z takim pociskiem, nie? Tak, no prawda jest taka, że uczestnicy marszu zaczęli apelować. No ja zaczęłam krzyczeć, żeby ludzie się od tego odsunęli, bo ja nie wiedziałam do końca, jakie jest dla nas zagrożenie, czy w ogóle coś nie jest w plecaku, czy coś nie jest gdzieś pozostawione. W zasadzie no nie wiedziałam, czułam, że jest zagrożenie, nie wiedziałam gdzie, więc zaczęłam krzyczeć ludzi, żeby się odsunęli. No sama za nim poszłam, ja wiem, ale nie wiem, no ciekawość była silniejsza i poznanie, nie wiem. Chciałam doznać tego, co on ma, w ogóle jaki przekaz, o co chodzi, tak? Chciałam po prostu, nie wiem, wyczuć albo coś usłyszeć, może przy zatrzymywaniu, że on, nie wiem, będzie chciał wyrywać, coś powie, ale on był spokojny, on w ogóle nie zamierzał uciekać. Miał jakiś spokój, nie? W sobie, a z drugiej strony, no, szaleńczy wzrok. No, nie jest to przyjemne przeżycie, wiadomo, nie? No, ale było, zdarzyło się, no i idziemy dalej, no. Akurat w jaki sposób, no byliśmy ofiarami takiego zdarzenia, był zakłócony nasz marsz, co w zasadzie jest jednym z głównych powodów statystycznie podawanych przez ludzi jako właśnie najgorsza rzecz, która się stała w tamtym momencie, że ten marsz został zakłócony, a czy marsz miał swoją kontynuację, tylko te przemówienie miało kontynuację, tylko po prostu ludzie musieli się oddalać, bo te strefy były powiększane, poszerzane, bezpieczeństwa, było coraz więcej miejsca otaśmowane. No tylko on wie, co chciał zrobić, tak? No wiadomo, że facet, na jego niekorzyść może być wiele rzeczy. To już nie chodzi o to, co miał w głowie i co chciał tak naprawdę zrobić. Tylko już narracja w pewnej telewizji była taka, że to są właśnie działania Rosji tego typu, że to jest do nich podobne, tak? Takie działania, takie zagrywki. Już gdzieś ta narracja idzie, więc też gdzieś mogą go przypisać do tej narracji w ogóle zupełnie niesłusznie, tak jak na przykład, nie wiem, mój dzisiejszy pogląd albo kogoś innego pogląd. W każdym razie, no to nie są żarty, jak gościu się wbija w tłum ludzi, rozwala marsz, tam były dzieci, słuchajcie, no
młodzież, starsi ludzie. Znaczy logiczne myślenie, że przyszło po fakcie. No nie, po prostu ja nie mówię, że to było jakieś nierozsądne czy nielogiczne, że zanim szłam, do niego podeszłam i chciałam się czegoś dowiedzieć, no bo jak miało się coś stać, to i tak by się coś stało, prawda? Nawet byśmy nie poczuli, tak więc... No nas by raczej nie bolało, a przynajmniej tych, co blisko niego stali. No, Miro, właśnie o tym mówiłam, że z tej całej sytuacji plus jest taki, że przynajmniej mówią teraz głośno o naszym marszu, tak? No nic, no. Chociaż mogą chcieć nam na przykład wmawiać, że to była zagrywka Rosji po to, że właśnie my nie jesteśmy przekonani, nie bierzemy udziału w tej propagandzie całej i właśnie my się teraz przekonamy, nie? Tak więc też mogą w jakiś sposób teraz tą sytuację wykorzystywać każdy na swoją stronę. Ja uważam, że warto jest jeszcze się wstrzymać z ocenami i poczekać, może czegoś się więcej dowiemy. A więc pozdrawiam Was serdecznie, całuję, uciekam i do zobaczenia, kochani. Oczywiście to, o czym Wam mówię, oprócz faktów, które miały miejsce na miejscu, to wszystko jest budowane tylko na moich i wyłącznie poglądach. Nie są to żadne fakty, tylko moje przeczucia i oczywiście mogą być one mylne. Dobrze, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.